Hej, 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 witam, witam, witam was wszystkich, moi mili, z tej strony witam was oczywiście Kaldyrn, ponownie w Dragon Age Inkwizycja na zaziemiu. Kontynuujemy sobie naszą malutką przygodę, tu mamy odłamki, widzę, tak zastanawiam się, w którym kierunku mamy się udać, ale ostatnio, w poprzednim odcinku mówiłem, że udamy się mniej więcej w tym kierunku. To też tak uczynimy, a potem stąd myślę, że przemieścimy się w to miejsce, bo tutaj tak ładnie można akurat się przemieścić. Tak więc nie zwlekajmy, tylko ruszajmy. Nie pamiętam, jakie kłościki na nas czekają, znaczy troszeczkę pamiętam, ale powiem wam, że nie mogę już się doczekać, aż dojdę tutaj w tym let's playu, aż ruszę fabułę główną, ponieważ u siebie ruszyłem ją i powiem wam, jestem w siódmym niebie. Co tam się dzieje? Masakra. Ale zero spoilerów, spokojnie, cicho, sza. Ani słowa nie będzie o fabule. Sami zobaczycie, jak wam to pokażę. Oczywiście może to troszkę potrwać. Kassandra dostaje. Niech się trochę podleczy dziewczyna. Ja im nie muszę kazać tak naprawdę używać miksturek. Nasi towarzysze dobrze wiedzą sami, kiedy mają takowych skorzystać. Kurde, dużo ich tu się nagle nam zebrało. W jednym miejscu, muszę przyznać. Chyba ze trzy grupki. Czemu nie używam właśnie łańcucha błyskawic? Tak to się nazywa? Nawet nie mogę sprawdzić. Okej, będziemy musieli iść się wyleczyć. Bo to, co tu się działo, to była masakra. Leczenie jest na szczęście dosyć proste. Wystarczy, że użyjemy szybkiej podróży do dowolnego punktu i się automatycznie wyleczymy i odnowimy nasze zapasy mikstur, ale tylko mikstur podstawowych, leczących, nie tych specjalnych. Tak więc należy to mieć na uwadze. Ponieważ, no, jeśli chodzi o leczenie, to jedyny sposób na nasze wyleczenie to miksturki. Nie ma tu żadnych zaklęć leczących. Na to nie liczcie. BioWare pozbyło się ścieżki uzdrowiciela dusz z drugiej części. No szkoda, szkoda. To była bardzo fajna klasa. Pozwalała nam utrzymać. O, patrzcie, już się zrespili. Uzdrowiciel już właśnie pozwalał nam utrzymać naszą drużynę przy życiu. Tutaj za utrzymanie przy życiu odpowiada ścieżka właśnie magii ducha. O, już kolejni idą. No, ten respawn jest trochę nie tak, ale okej. Posiadamy zaklęcie wskrzeszenia, odzyskania przytomności, czy jak to się tam dokładnie nazywa. Okej, co my tu mamy? Odłamek.
Za dużo ich tu, musimy się ich pozbyć, musimy przejąć te tereny jak najszybciej. A możemy tego dokonać właśnie rozstawiając obozy. W innym wypadku nie będziemy mieli spokoju. A nasz damage jest dosyć marny niestety. Dobra, odłamek zabrany, czyli możemy ruszać dalej. Tu mamy szczelinę. Apostaci w Wiedźmim Lesie. No musimy się pozbyć tych apostatów, to zmniejszy również natężenie ich pojawiania się. Wrzecionowiec. Trzeba troszkę wrzecionowca pozbierać. Polecam, bo później on będzie dosyć mocno przydatny. On jest... Z niego tworzy się mikstury odporności. Okej, okay, jest szczelina. To od razu ją zamkniemy. Wow, 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 wow. Przydałoby się pójść i... troszkę osłabić tą szczelinę. Okej. Okay. Są kolejni. O, jak blisko się pojawiły. Kurczę, szczelinki. Solas, dawaj, spróbuj. Przynajmniej jedną. Dwie nawet się udało. Rozproszyć bardzo dobrze. Okej, jak widzimy, w tym lesie jest dosyć niebezpiecznie. Ciągłe walki. Jest tu kolejny odłamek. Od razu go sobie zabiorę. I żelazo. Nie chcę wdać się tam w kolejną bójkę między templariuszami i apostatami właśnie. Najpierw chcę oczyścić ten przeklęty las. Co my tu mamy? Okej. Jest punkt. Jest punkt zainteresowania. I jest demon w chacie. Templariusze się zrespili za nami, no właśnie. Weźcie go najpierw zatłuczcie, a dopiero potem się za templariuszy weźcie. Pawężami naprawdę wkurzają. Odbijają większość zaklęć. Jedyny plus tego, że odbijają te zaklęcia jest taki, że nie tracimy cooldownu. Możemy od razu skorzystać z odbitego zaklęcia. Nie czekając, aż się właśnie odnowi. I to jest właśnie dobre. Ale to, że odbija te zaklęcia jest... niezbyt przyjemne. Dobra. Tu
pozostałości po demonie, ulepszony amulet magii, plus 5 do magii, chyba nawet założę, jaki posiadamy. 2 do siły woli, tak, to założę na pewno ten do magii. Pierścieni nie posiadamy. A ten do siły woli damy Warikowi. Przeszukajmy chaty. Na pewno jest kuferek. Wyważony sztylet. Nikt u nas w drużynie nie korzysta ze sztyletów. Okej, jest punkt zainteresowania. Patrzcie, 10 minut. Na samej walce praktycznie. Jest kolejny punkt zainteresowania. Jest miejsce, którego szukamy. Tu może być dosyć ciężko. Wiecie co, ja sprawdzę, czy nie mam jakiejś lepszej broni. Chyba znalazłem. O nie. 45 punktów obrażeń i bez ulepszeń żadnych. Szkoda, że nie ma ulepszeń, mimo że się przydałoby... Przydałby się większy damage, a jak widzieliście... Jakiegoś nadzwyczajnego nie robię na razie. No mag właśnie taki jest, że na początku dużo nie robi niestety, ale później jak się rozkręci... Oto. Okej, szukamy dalej. O ile dobrze pamiętam, tu chyba była jakaś... Mam nadzieję, że nie walczycie, nie poszliście walczyć z tymi templariuszami. Nie, dobrze. Tu jest jaskinia, w której oni powinni się czaić, dokładnie. Aj, wytrzymali. No i jak widzicie, ciągłe walki między apostatami i templariuszami trwają. Trwają od czasu tego, co się wydarzyło w Kirkwall. Pamiętamy, co się wydarzyło. To, co się wydarzyło po tym w azylu, miało temu niby zapobiec, ale wszyscy wiedzą, jak już to się skończyło. I walki trwają nadal. Okej. W środku jest dosyć potężny mag, na którego trzeba uważać. Au, biją mnie, no biją mnie, to niesprawiedliwe. Macie Kassandrę z przodu do bicia. Ten zbuntowany mag, nie. Może już spadł. Okej, ale oni są akurat na nasz level. Aj, tyle problemów przy zasraną osłonę magiczną. Ajajaj. Dobra, miksturą regeneracji się machniemy.
Trudno. The king's robe should be safer, at least for the time being. But we still have those Templars to worry about, though. Dobra, za postatami będzie spokój. Będzie już ich mniej. Musimy jeszcze się rozbić obóz. Ale spoko. Przynajmniej templariuszy mamy z głowy. Tfu, nie templariuszy, tylko apostatów. Czas zająć się właśnie templariuszami. A z nimi będzie łatwiej. Tak przynajmniej mi się wydaje. Akwamaryn. Onyx. Oczywiście zbieramy wszystkie składniki rzemieślnicze. Dalej. Troszkę czytałem komentarzy. Zdania są co do tego, po której stronie się opowiedzieć, na razie no dosyć podzielone, tak samo z romansem, który poprowadzę tą postacią. O, tu padł i nie mamy od razu całkiem niezłą laskę. Ale czy poziom nam pozwoli na jej... A tak, to jest unikat. Fiolet to znaczy unikat, a innymi słowy to oznacza, że nie ma ograniczenia poziomowego. Ma o jeden obrażenia mniej. No, ale nie da się ukryć, że chyba statystyki ma lepsza, to dlatego, że ma ulepszenia po prostu w sobie. Jak widzimy, ma zajęte sloty. Dobra, będziemy z niej korzystali na razie. Może ma jeden obrażeń mniej, ale daje 3 do magii. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, tędy i tędy. Teraz w tą stronę. Po drodze zamkniemy kolejną szczelinę. Zabierzemy odłamek i wykonamy kolejnego questa. O, i mamy nawet... jakąś jaskinię. Nie, to jest przejście dalej, więc się cofniemy. Nie będziemy z niego... na razie... z niego na razie korzystali. Okej, coś tu jest. Przynajmniej tak mój sens mi mówi. Nie zdziwiłbym się, jakby chodziło o to, że gdzieś na górze coś jest. Droga do Redcliffe. Jak pójdziemy na górę, to właśnie dotrzemy do Redcliffe, ale na razie tam nic nas nie ciągnie, więc... zresztą i tak nie będziemy mogli wejść. Będzie brama zamknięta, dopiero z fabułą zostanie otwarta. Okej, mamy coś, notatkę. Twierdza magów apostatów. Smocza skała, o, jest jeszcze worek. Jakieś kosztowności. Okej, jest szczelina. Tu mamy jeszcze jakiś punkcik. O, jest, dobra. Bierzemy się za nią. Aj, celują we mnie gnoje. Z chęcią bym się... o właśnie, do niej dobrał. Jeśli tylko mi pozwolą, jest strasznie wysoko. Dam radę. No właśnie, ale mi przeszkadzają.
Okej, okay. Pozbyliśmy się ich. Ja jestem pod szczeliną. Więc chciałbym jakoś zminimalizować pojawienie się tych demonów. Ale ja tych nienawidzę z całego serca. Tą ich teleportację. Dobra, nawet nie musiałem za bardzo uszkadzać tej szczeliny. Nasi towarzysze sobie świetnie radzą sami. Akurat to muszę przyznać, że sztuczna inteligencja komputera jest bardzo dobrze zrobiona. Już dawno nie widziałem właśnie tak dobrze skonstruowanej inteligencji. Sztucznej inteligencji. Bo wam też pokażę. Choć mamy taktykę, zachowanie, przepraszam. W pierwszej części, która miały zachowanie, które miało być powrotem troszkę do pierwszej części. Pamiętacie taktykę w pierwszej części? W pierwszej części była znacznie bardziej rozbudowana. Tutaj mamy, no, powiedzmy, takie troszeczkę, no, coś ala. Możemy decydować, kiedy piją miksturki właśnie. Przy ilu miksturkach, gdy mamy już miksturki na wykończeniu, to kiedy mają przestać je pić. Wybór celu i próg rezerwy many, prawda? Tak więc to są jedyne cztery rzeczy, o których możemy decydować. Jest tego mało, ale naprawdę dobrze się tego trzymają, słuchają się. O, zadanie ukończone, no właśnie. Spokojnie, nawet ja czasami nawet nie wiem, kiedy... Wiem, że jakieś zadanie wykonałem, ale w ogóle nie wiedziałem, nie pamiętam, kiedy je pobierałem. Okej, okay, pójdziemy po kolejny odłamek. Który znajduje się nieopodal. I spy with my little eye. No. Oh, come now, Seeker. I'm just trying to be friendly. Try to be quiet instead. When you brought me along to talk, perish the thought. Uwielbiam tą dwójkę. Oni tak się lubią. Okej, okay, przeszukamy sobie to miejsce przy okazji. Wygląda to na jakąś strażnicę. Jest mur, brama, wieże dwie. Ale nikt tego nie pilnuje. O, weź kawałek mozaiki. Bardzo dobrze. Możemy pójść jeszcze na drugą stronę. W późniejszym etapie Vivien, jak już do nas dołączy, będzie nas prosiła w pewnym momencie, żeby odnaleźć jakieś tam trzy księgi. Jedna księga będzie właśnie na tej wieży się znajdowała. A dokładnie rzecz ujmując, na tym stole będzie leżała. Dziwne, że teraz nie leży. Okej, okay, mamy przepis na młot. Trochę kosztowności. No i resztę to drabina. Troszkę hapeków straciliśmy na tym ślizgu, ale mniejsza. Okej, widzę templariuszy. Tak, musieliście zabić jeszcze tego biednego zwierzaka, bo ja przypadkowo w niego trafiłem. Mniejsza.
Jest kolejny odłamek. Aha, dobra, wiem co to jest za obóz. No nic, pójdziemy do tego obozu, tak czy inaczej. Ten obóz znajduje się nieopodal smoka, którego może wam pokażę przy okazji. Oczywiście nie będę z nim walczył, nie teraz. You don't think they're bandits? Bandits wait until people are vulnerable, then hit them fast so nobody escapes. These bastards show themselves too early. They care more about driving people away than taking loot. They're either stupid, or they're more than just bandits. And they're too well armed for stupid. What can you tell me about the attackers on the road? Several groups, some of them with bows. They've got better armor than most around here. It's too many for us. If you head out there, careful you don't get flanked. They don't take prisoners. Thanks for the warning. Okej, czyli co? Ktoś stoi tutaj na naszej drodze. Wyglądają na bandytów, aczkolwiek są znacznie lepiej uzbrojeni od bandytów, więc to jest co najmniej dziwne. I naszym zadaniem jest oczywiście rozprawić się z nimi. Bandits ahead! Strzelają z daleka. According to my research, the ancient elves may have set up wards in here. If we can find the artifacts they used, it may help strengthen this area against tears. A niby elfy posiadają odporność na strzały dystansowe, na ataki dystansowe 25%, a jakoś tego nie czuję, powiem wam. Tu jest droga i jakaś jaskinia, ale ona prawdopodobnie będzie prowadziła na drugą stronę z powrotem. Tu będzie po drodze jeszcze malutki kwestik. O, poradziłaś sobie sama, bardzo dobrze. And Iran Atishan, I did not expect to see another Dalish blood here. My name is Miris. By your weapons, I see you come ready for battle. Perhaps we face a common enemy in these demons. Are you fighting the demons on your own? Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting so many demons, however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? Oczywiście, no. Jeśli to pomoże. Thank you. Pomoże nam. I ograniczy pojawianie się demonów, to jasne. Musimy wejść tu i widzicie, to jest coś ciekawego, ponieważ to da się usunąć tylko i wyłącznie za pomocą magii, czyli musimy mieć w drużynie maga, jeśli chcemy tam się dostać. Bo ona prawdopodobnie nam by nie pomogła. Na szczęście te podziemia nie są duże. That's not normal fire. I have heard of this, but never seen it before. It is called Veil Fire. It is a form of sympathetic magic, a memory of flame that burns in this world where the veil is thin. Za światło nam ukazuje pewne rzeczy. Znaczy, może nie tyle co ukazuje, ale pozwala nam z pewnych rzeczy skorzystać, które normalnie są dostrzegalne.
wszystkie. Okej, dzięki, że mnie o tym uświadomiłaś. No, na razie chcę pozbierać co nieco rzeczy. I muszę wrócić po to za światło. Nicely done. The veil fire may prove useful. Bo powiem wam jeszcze, jak tu wygląda zdobywanie run. Run, które, których używa się do ulepszania broni. Pamiętacie, jak wyglądało tworzenie i umieszczanie run w pierwszej części, czy chociażby w drugiej? Kupowaliśmy runy, schematy tych run. Tutaj zdobywanie schematów run wygląda trochę inaczej. Nigdzie nie możemy... Znaczy... Możemy kupić, ale... Znaczy, możemy kupić... schematy run, ale one są bardzo rzadkie i bardzo trudno je znaleźć. Częściej je znajdujemy gdzieś po prostu umieszczone na ścianach. Ale aby móc z nich skorzystać, aby móc je skopiować, no to potrzebne jest nam do tego właśnie zaświatło. No właśnie, i taką runę widzimy właśnie tu. Zdobywamy schemat runy ognia. I w ten sposób właśnie, głównie w ten sposób zdobywamy właśnie schematy na nowe runy. O, jest artefakt, który wcześniej znaleźliśmy w tej twierdzy tutaj, gdzie zamykałem zasłonę na górze, ale nie mogłem z niego skorzystać, ponieważ z tych artefaktów możemy skorzystać dopiero po tym, jak wykonamy to małe zadanko w tym miejscu. Yes, the wards are helping to strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Well, that should prove useful. And it seems the ancestors left something for me as well. Interesting. I believe our alliance is concluded. Go in peace, stranger. Mahalani, Maglandeval, Vi Enasalin. Aye. Perhaps you're right. Here, take it. Go with me. O właśnie, i dzięki temu, że Solas nam pomógł. O, zapalę jeszcze tutaj pochodnie, bo czemu i nie, niech będzie troszkę jaśniej. Dzięki temu, że Solas nam pomógł, zdobyliśmy amulet potęgi. Amulet potęgi, którego możemy użyć wyłącznie na Solasy. Co dają amulety potęgi, możecie sobie przeczytać. Dodają nam po prostu jeden punkt do zdolności, do rozdania. One znikają od razu po założeniu. Właśnie w ten sposób. No i dzięki temu, tak jak mówiłem, Solasowi możemy dodać jeden punkt do umiejętności. Dodamy do tego wskrzeszenie, ocucenie tutaj to się nazywa. Innymi słowy nas podnosi, wskrzesza towarzysza, który padł. Można to później ulepszyć, że odporność na obrażenia 25% dostajemy po wskrzeszeniu. Daruję sobie to na razie, bo mi niepotrzebne jest, tak jak mówiłem. Wezmę to, bo dążę do tego, żeby bariera Solasa była o 50% mocniejsza. Okej. Możemy stąd wychodzić. Dalej, bo w ostatnim odcinku chyba coś zacząłem mówić o interfejsie, o skrótach zdolności, które mamy tylko od 1 do 8 i to mi nie wystarcza. Dlaczego ta gra została aż tak bardzo ukonsolowiona? Dlaczego wprowadzili w PC-owej wersji tak mało skrótów? Jeśli ktoś zna jakiś sposób, gdzie można więcej zaklęć tutaj sobie ustawić, to proszę bardzo, ale po prostu ma się w pewnym momencie tyle zaklęć, tyle zdolności, jeszcze na takim poziomie. No, ja mam 22 poziom, mógłbym rozwijać, dawać sobie nowe zaklęcia, ale muszę pakować tak naprawdę w ulepszenia do tych niektórych zaklęć, co nie jest złe, ale czasami chciałby się mieć jakieś nowe zaklęcie, a i tak nie można z niego skorzystać, bo trzeba się pozbyć jakiegoś.
jakiegoś, z którego się nie korzysta. Ale ja bym chciał mieć na przykład tak jak w pierwszym Dragon Age'u, czy chociażby w drugim, bo w drugim też coś takiego było, że miało się tutaj chuj tych miejsc i można było sobie ustawić te wszystkie zdolności i w każdym momencie z nich korzystać. A tutaj tego nie ma. Po co? Ja chcę mieć dostęp do zaklęć w każdym momencie, do każdego zaklęcia, a nie przed walką zmieniać, wybierać sobie odpowiednie, bo w trakcie walki nie można tego robić, no. To mi się tak cholernie nie podoba. Ale dobra, idziemy dalej. Co poradzić? Tu są kolejni banditos. Okej, ktoś tam ucieka mi. They are retreating. We must pursue. Wszyscy uciekają. Okej, dobra. Myślałem, że to jakiś bug, że on sobie tam ucieka, a to jednak było celowe. Młot Kowalski. Wow, obrażenia. 91. O, mamy list. On prawdopodobnie nas odeśle gdzie indziej. Tutaj nie idziemy, tu jest już koniec lokacji. Wychodzimy poza lokację. Idziemy dalej w takim wypadku. Tam jest dalej obóz jeszcze jeden. Ale niektóre widoki zapierają dech w piersi, powiem wam tylko tyle. Mógłbym stać i tylko się przyglądać. So, who do you think is the toughest? Josephine, Liliana, or Cassandra? I'm right here, you know. That doesn't rule you out, Seeker. Cullen's not up for consideration? Curly? They just keep him around to look pretty. Średnia zbroja awanturnika. Średniej zbroi nie korzysta raczej Cassandra, więc nie będziemy jej tego dawać. Okej, tu są chyba ostatni bandyci. Goni mnie wielki typ z wielkim młotem. Okej. Bandyci pokonani. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cięciwa. Pójdzie wszystko na badania. Za badania nad takimi właśnie cięciwami i tym podobnymi rzeczami dostajemy dodatkowe obrażenia przeciwko humanoidom, a nie przeciwko bandytom. Oczywiście, że rozbijamy obóz. Odnowiliśmy sobie miksturki. Sprawdźmy zamówienia. Okej, sobie wykonamy. Warto wykonywać te zamówienia, ponieważ za każde wykonane zamówienie, oprócz władzy właśnie dostajemy ten poziom, inkwizycji. To nam się opłaca. Okej, jak na razie mamy wszystkie zlecenia wykonane. List, dobra. Za chwilkę będę kończył. W tym obozie właśnie się z wami pożegnam. Ale nim właśnie to nastąpi, może pokażę wam jeszcze smoka, z którym później będę walczył. Później, czyli dużo później. No i pozbieramy sobie troszeczkę
rzeczy. No, całkiem sporo. Całkiem sporo dzisiaj w sumie zrobiliśmy, muszę powiedzieć, ale jeszcze sporo przed nami. No właśnie, jeśli chodzi o tego smoka, to żadna raczej nowość. On był pokazywany. Dobra, spadajmy nim nas trafi. Ta kula ognia jego może nas zdjąć dosyć szybko na obecnym poziomie. On był pokazywany, nawet jego walka chyba była pokazywana na Twitchu. Walka z nim znaczy się. Kawałek tej walki był pokazywany na E3 zeszłorocznym, więc czy w tym roku też nawet chyba. Czy to tylko w tym roku? No, w każdym bądź razie to tego smoka chodzi. A to jest tylko najsłabszy smok z 10 dostępnych w grze. On jest na 12 poziomie. Więc jeszcze nam troszkę brakuje. Okej, ale tu w tym miejscu z wami się pożegnam. Tu mamy okularum kolejne, ale nim to okularum właśnie weźmiemy, to trochę czasu minie. W następnym odcinku udamy się tu, bo mamy blisko. Potem przeniesiemy się do tego obozowiska i pójdziemy sobie tędy dalej. Wytłuczemy sobie templariuszy. Jako że magów już się pozbyliśmy z tego miejsca, więc oni już tutaj nam się nie będą pałętali. Więc templariuszy też się pozbędziemy, aby okolica była bezpieczna. Okej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i czekajcie do jutra na następny odcinek. Pa, pa!